Witamy Was z Dorotą na debacie oksfordzkiej, która będzie dotyczyła parytetów na listach wyborczych. Ja za chwilę przedstawię zasady debaty, ale zanim to nastąpi, chciałam poprosić Dorotę, żeby powiedziała z punktu widzenia polityczki właśnie, dlaczego wśród rzeszy innych tematów, które mogłyśmy tutaj przeprowadzić na warsztatach, akurat wybrałyśmy parytet. Witam Was serdecznie, ja się nazywam Dorota Łoboda, jestem posłanką pierwszej kadencji z Koalicji Obywatelskiej, wcześniej byłam radną, startowałam w sumie cztery razy w wyborach, dwa razy przegrałam te wybory, dwa razy wygrałam, ostatnie na szczęście zakończyły się sukcesem, ale też zanim zostałam polityczką, byłam aktywistką, która działała w Kongresie Kobiet, w Strajku Kobiet, w różnych organizacjach edukacyjnych również. I też ten temat parytetów przewija się od lat. To, co wywalczył Kongres Kobiet lata temu, to jest wprowadzenie kwot na listach, ale to nadal nie jest parytet, czyli nadal nie jest tak, że 50% osób na listach to są kobiety i 50% mężczyźni. Przed tymi wyborami Donald Tusk obiecał, że na listach Koalicji Obywatelskiej będzie pełny parytet i suwak, czyli ten mechanizm, który sprawia, że na liście jest raz kobieta, raz mężczyzna i na większości list to się udało. Koalicja Obywatelska zresztą już dużo wcześniej miała taką zasadę, że w pierwszej trójce przynajmniej jedna osoba musi być innej płci, czyli mogą być dwie kobiety, jeden mężczyzna albo dwóch mężczyzn, jedna kobieta, nie mogą to być trzy kobiety i trzej mężczyźni. No i teraz oczywiście dzisiaj wysłuchamy argumentów za tym, czy iść dalej i czy rzeczywiście wprowadzić ten parytet w ogóle jako obowiązujący mechanizm. Ja Wam tylko powiem, jak to wygląda teraz w Sejmie. W Sejmie cały czas nie jesteśmy w stanie przebić tej magicznej liczby 30% i cały czas jest mniej niż 30% kobiet w składzie Sejmu. W Senacie jest ich tradycyjnie jeszcze mniej. Natomiast zupełnie inaczej to wygląda w poszczególnych klubach koalicyjnych i wygląda to właśnie inaczej z uwagi na to, że każdy komitet wyborczy stosował różne mechanizmy równościowe. W Lewicy jest 46% kobiet w klubie parlamentarnym, w Koalicji Obywatelskiej blisko 40%, czyli to już te 40% to jest tak naprawdę blisko ideału, ale Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość i PSL również nie stosowały żadnych równościowych mechanizmów i tam ten procent jest zdecydowanie niższy, co sprawia, że ogólnie w Sejmie kobiet jest zdecydowanie mniej. Nie chcę odbierać argumentacji żadnej z drużyn, bo my argumenty za i przeciw, tych argumentów słuchamy od bardzo wielu lat. Chcę Wam tylko powiedzieć, że miejsce na liście w wyborach jest kluczowe i niezależnie od tego, co wszyscy mówią, że jak się jest świetną kandydatką czy znakomitym kandydatem i ma się miejsce 19, to w ogóle na pewno uda się przebić, tylko że jakoś dziwnym trafem żaden z liderów tych biorących 19 nie chce brać. I jeżeli nie jest się w pierwszej trójce, piątce czy dziesiątce, to te szanse na niezależnie od kompetencji, niezależnie od tego, jak merytoryczną prowadzi się kampanię, niezależnie od tego, co robiło się wcześniej, jeśli nie ma się dobrego miejsca na liście, to te szanse wejścia do parlamentu, czy do rady, gminy, powiatu, czy jakiegokolwiek gremium są dużo mniejsze i o tym powie każdy, kto startował w wyborach, o tym wiedzą wszyscy politycy, dlatego te listy są takie ważne. No i to tyle. Już nie wyprztykam się z argumentów, żeby dać szansę drużynie. Giertych wziął ostatnie miejsce. Ale ostatnie to jest, mechanizm ostatniego miejsca też jest, ostatnie miejsce też jest biorące, tak? To jest miejsce, które bardzo często jest bardzo eksponowane i z tego miejsca często osoby wchodzą. Najgorszy jest ten środek listy, więc oczywiście, że zdarzają się osoby, którym się to udaje, ale statystycznie, wiecie, jedynka, dwójka, trójka to są te miejsca, które często gwarantują miejsce. Ja też się powstrzymam od merytorycznych argumentów, bo też nie chcę ich zabierać uczestnikom, ale przedstawię Wam zasady tej debaty. Zacznę od tego, że sama się przedstawię. Ja się nazywam Sylwia Drogowczyk-Abram. Jestem adwokatką i obrończynią praw człowieka i współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Wybraliśmy już drużyny. Drużyny mogły się zgłosić, które będą po stronie propozycji. To jest ta drużyna i bardzo Was proszę, żebyście się każdy z Was przedstawił, jak się nazywa, skąd jest albo
coś ciekawego o sobie. Ja się nazywam Karol Kowalczyk i w sumie pochodzę z okolic Olsztyna, z Ostródy. Dzień dobry wszystkim, ja się nazywam Robert Lisiewicz i przyjechałem do Państwa z Warszawy. Cześć, nazywam się Kasia i jestem łodzianką, bardzo dumną. Dzień dobry, nazywam się Franek, przyjechałem z Opola. Rodzina! I bardzo miło mi tutaj z Państwem być. I drużyna opozycji. Ja jestem Marta i pierwszy raz biorę udział w takiej debacie z Poznania. Cześć, Kuba Kocjan, Warszawa, Akcja Demokracja. Olaf Krakowski, Radom, chociaż nie przyleciałem środkiem samolotowym. I Paweł z Miasta Wolności Gdańska. Bardzo mi miło. Super. Brawo. Bardzo dziękuję, że podjęliście te rękawice i to wyzwanie i zdecydowaliście się. No nie znamy sobie w takim środowisku, sobie wszyscy się tutaj nie znamy, stanąć do debaty. Teraz przedstawimy krótko zasady tej debaty, ale zacznę od przedstawienia też ekspertów, którzy siedzą tam. Proszę, żeby eksperci się okazali. Doktor Anna Gromada, doktor socjologii, pani mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik, Wolne Sądy i Kamil Wyszkowski, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Rolą ekspertów będzie po pierwsze możliwość zadania pytania, uczestnicy też proszę, żebyście o tym wiedzieli, po każdym wystąpieniu będzie możliwość zadania pytania przez ekspertów do mówcy, ale nie musi, jeżeli to wypełni wasze wystąpienie, wypełni całość wypowiedzi, to tak się nie musi wydarzyć, a na końcu poprosimy was o podsumowanie, macie strukturę tego podsumowania i opowiedzenie kilku słów, tak żebyście państwo mogli podjąć decyzję. Bo decydować będziecie wy, potem w odpowiednim momencie rozdadzą wam dziewczyny, które są sekretarzami tego przedsięwzięcia. Jest Agnieszka, tam jest Marysia, które będą mierzyć czas i też będą rozdawać wam karty do głosowania. No właśnie czas. Każdy z mówców zaczyna oczywiście jak zawsze propozycję, ma 5 minut na swoje wystąpienie. Po każdym, bo ty pytacie, po każdym wystąpieniu drużyna przeciwna może albo zabrać głos ad vocem, czyli albo może zadać pytanie do drużyny przeciwnej i na ad vocem albo na odpowiedź na pytanie to są 3 minuty, dobrze? 3 minuty. I po zakończeniu wszystkich, i oczywiście eksperci, jeżeli będą mieli ochotę, to również po zakończeniu wszystkich przemówień eksperci zabiorą głos i następnie przejdziemy do głosowania. Zasady debaty oksfordzkie normalnie są trochę bardziej skomplikowane, jak pewnie ci, którzy z was uczestniczyli w debatach, to o tym wiedzą, ale też jesteśmy w wyjątkowych warunkach, więc troszkę te zasady z Dorotą uprościliśmy. I też będziemy oczywiście w trakcie jeszcze doprecyzowywać, odpowiadać. To nie jest tak, że teraz podałyśmy instrukcję, a potem to już będzie bez naszego wsparcia się toczyło. Ja tylko bardzo apeluję o to, żeby to była taka bezpieczna przestrzeń, bo część mówców i mówczyń nie brało nigdy wcześniej w takich wystąpieniach czy w debacie oksfordzkiej udziału, więc bardzo mi zależy na tym, żeby publiczność była naprawdę wspierająca, niezależnie od waszych przekonań, żebyście dopingowali obie drużyny i żeby osoby, które zabierają głos, naprawdę miały poczucie, że są w bezpiecznym i akceptującym nas wszystkich miejscu. Miałeś pytanie. Moje pytanie jest bardzo szybkie. Ile mamy czasu na pytanie bądź ad vocem, bo to też 3 minuty. Jest. Na zadanie mamy też 3 minuty. Na zadanie, na zadanie minutę. No właśnie, minutę, dobra, dziękuję. Na odpowiedź 3. Tak? No to co? To zaczynamy. No to zaczynamy i jeszcze od razu mówię, jeszcze słuchajcie, ja mam do was taką prośbę, ponieważ organizacja Wolne Sądy utrzymuje się z grantów, nie bierze żadnych środków publicznych i my tutaj naszą obecność na kampusie musimy odznaczyć, że byliśmy i po prostu przeprowadziliśmy różnego rodzaju działania i tu jest lista, jeżeli ktoś by, nie musicie, ale jeżeli możecie się wpisać na tę listę, żebyśmy my potem naszym grantodawcom mogli pokazać, że tu byliśmy, to byłoby wspaniale, ponieważ no my nie bierzemy, nigdy nie będziemy brać żadnych środków od żadnego rządu, jakoś Wolne Sądy muszą funkcjonować i z czegoś się utrzymać. Także bardzo wam dziękuję, dziękuję ci Marysiu za przypomnienie i będziecie mierzyć czas, prawda? I będziecie tutaj ściągnąć mnie albo Dorotę za rękaw, jeżeli ten czas będzie miał, tak? Czy po zostanie jakaś określona ilość czasu będziemy informowani, że jeszcze minuta, czy to powiedział, że minęło 5 minut i koniec? Dobrze, będziecie informowani na minutę przed zakończeniem. Dobrze. Ja poproszę organizatorów o w takim razie jeszcze jeden mikrofon. Dobrze, żeby dziewczyny mi tu nie wyrywały i żeby mogły same powiedzieć, została minuta. Nie wiem, czy ktoś mnie słyszy.
słuchajcie, no i też zasady debaty oksfordzkiej są takie, że niekoniecznie osoby, które są w danych drużynach, to jest ich, reprezentują pogląd, który mają głęboko w sercu, więc żebyście potem nie wychwytywali tych osób i nie mówili, a dlaczego ty myślisz tak albo inaczej. Takie są zasady debaty oksfordzkiej, że w ogóle w idealnym modelu to się losuje drużynę, w której się zabiera głos, więc można trafić zupełnie do drużyny, która musi przedstawić pogląd, który jest przeciwstawny własnym przekonaniom. Także to chciałam podkreślić, żebyście tak potem nie myśleli, że osoby, które tu występują, to się identyfikują w pełni z poglądami. To jest takie trochę retoryczne ćwiczenie. Tak jest. No to zaczynamy. Zapraszam drużynę propozycji. Pierwszą osobę do zabrania głosu. Proszę w momencie, kiedy mówca zacznie, o włączenie czasu. Na tak, najlepiej na stojąco. Ja, no, jesteśmy na warunkach debaty. Droga publiczności, eksperci, drużyno przeciwna. Przyszło, mam tę przyjemność, że mogę otworzyć dzisiejszą debatę, w której będziemy rozmawiać o parytetach na listach wyborczych. I chciałbym zacząć od tego, że właśnie to już zostało przed chwilą wspomniane, że kobiety tak naprawdę to jest 50% społeczeństwa, nawet ponad w większości społeczeństw, a w polityce są bardzo często niedoreprezentowane i trudno nam od wielu, wielu dekad tak naprawdę ten stan rzeczy zmienić. I zanim przejdę do naszej argumentacji, no to warto nam też sobie powiedzieć to, czym dokładnie te parytety są. No i tak najprościej mówiąc, parytety na listach wyborczych to są kwoty, które są przypisane na listach kandydatów i kandydatek do każdej płci. Czyli może tutaj są różne systemy, możemy mieć system, w którym mamy jedną kobietę i jednego mężczyznę, gdzie nazwiska są naprzemiennie, możemy mieć też kwoty, gdzie na przykład każda płeć musi mieć zagwarantowane 35%, ale wydaje mi się, że w dzisiejszej debacie jaki konkretnie system przyjmiemy, nie ma aż tak dużego znaczenia. Ale parytety to nie tylko te kwoty. Warto sobie pomyśleć o tym trochę szerzej, jaki to może mieć wpływ społeczny, no bo parytety na sam koniec dnia to nie będą tylko nazwiska na kartach wyborczych, ale to będą też kampanie wyborcze, bo dzięki temu na przykład więcej kobiet będzie miało możliwość, jeżeli więcej kobiet będzie na listach, to więcej kobiet będzie miało możliwość prowadzenia kampanii wyborczych, a kampanie wyborcze już bardzo szeroko wbijają się w taką świadomość społeczną, bo widzimy dużo więcej banerów politycznych z twarzami kobiet, więcej spotów wyborczych i to daje bardzo dużą ekspozycję i przyzwyczaja społeczeństwo do tego, że w ogóle kobiety w polityce funkcjonują i to zaczyna się dużo szybciej normalizować. I pierwszą rzecz, jaką chcemy pokazać, przedstawić w tej debacie jest to, że dzięki parytetom na listach wyborczych będziemy mogli przełamać stereotypy płciowe w polityce. Bo musimy zadać sobie na początku pytanie, dlaczego teraz nie ma kobiet w polityce, albo dlaczego jest ich teraz tak mało? Otóż dlatego właśnie, że utarły się różne szkodliwe poglądy i stereotypy na temat tego, że polityka nie jest dla kobiet, że nie są kompetentne, co jest oczywistą nieprawdą, bo na każdego mężczyznę jesteśmy bardzo łatwo w stanie znaleźć równie kompetentną kobietę. I wszelkie argumenty, które będą mówić o tym, że to jest niemerytoryczne i odbieramy miejsca kompetentnym osobom, no to bardzo łatwo jesteśmy w stanie znaleźć analogiczną osobę przeciwnej płci na każde kompetencje tak naprawdę. Zobaczmy też, że tak naprawdę te same zachowania, na przykład, nie wiem, pewność siebie, zdecydowanie, w przypadku kobiet, szczególnie w przypadku wystąpień publicznych, które są trochę kwintesencją polityki, mogą być odbierane negatywnie, a w przypadku mężczyzn dokładnie te same zachowania są interpretowane jako te pożądane, jako te cechy przywódcze. I dlaczego te stereotypy, o których mówimy, dalej istnieją? No bo musimy uświadomić sobie to, że przez większość historii kobiety były marginalizowane w polityce. To znaczy relatywnie niedawno na skalę historii funkcjonowania świata, społeczeństwa, kobiety uzyskały prawa wyborcze. To jest no, tak naprawdę kilka dekad od tego, gdy stało się to jakimś międzynarodowym standardem. I mimo, że minęło już sporo czasu, w sensie na skalę historii niedawno, ale na skalę potencjalnych zmian minęło sporo czasu, to dalej jest ciężko im przebić szklany sufit, jaki niewątpliwie w tej polityce istnieje. I dlaczego istnieje? W sensie, bo pokłosie tego, że tych kobiet nie było w polityce, dalej istnieje. To znaczy, jeżeli kobiet nie było kiedyś w polityce, no to zajmowali się nią mężczyźni. To oni zarządzali partiami i to oni wybierają potem, nawet jeżeli już kobiety mogą kandydować, mogą głosować w wyborach, to dalej mężczyźni z władz partii będą wybierać podobnych mężczyzn do siebie na swoich najbliższych współpracowników i następców. Została minuta.
I o tym już nie decydują ich kompetencje, tylko tak naprawdę czynniki kulturowe i kuluarowe. Jednak mimo wszystko większość progresu, jaki jesteśmy w stanie osiągnąć w dowolnym środowisku, opiera się o tym, jakie jesteśmy w stanie z osobami z tego środowiska zawrzeć relacje towarzyskie, a mężczyznom z innymi mężczyznami dużo łatwiej jest nawiązywać i dużo bardziej intuicyjne i dużo bardziej akceptowalne społecznie jest to, żeby na przykład wieczorem po konwencie jakiejś partii mężczyźni spotkali się i w wielu przypadkach niestety wydaje mi się, że niestosowne jest zaprosić na takie spotkanie kobietę, a to tam zacieśniają się te więzy, buduje się zaufanie, które jest kluczowe tak naprawdę w działalności politycznej. I możliwe jest przeprowadzenie tych zmian, żeby było kobiet więcej, ale to działa za wolno, nie możemy tyle czekać, no bo mamy rozwiązanie, które już teraz możemy wprowadzić do polityki, czyli parytety, dużo więcej kobiet i dlatego należy to po prostu zrobić. I czas się skończył. Dobra. Dziękuję. Mamy świetne pojęcia. Dobrze. Teraz poprosimy, czy drużyna przeciwna chciałaby zadać pytanie, czy chciałaby zabrać na tym etapie głos z adwocem? Nie musi, to jest za chwilę. Dobrze, a eksperci? Nie, to ja bardzo chętnie. A, zaproszę. A czy to będzie adwocem, czy to będzie pytanie do... To będzie pytanie. Szanowni Państwo, eksperci, druga strona propozycji. Bardzo bym prosił, aby zmierzyli się Państwo z takim pytaniem. Skoro wskazali Państwo, że kobiety stanowią większość w tym momencie w społeczeństwie, to dlaczego wciąż wybieramy więcej mężczyzn do parlamentu? Dziękuję. Bardzo proszę. Okej, wydaje mi się, że w zasadzie już odpowiedziałem na to pytanie w trakcie mojej mowy. Otóż dlatego, że dalej istnieją te stereotypy płciowe i nie tylko osoby, które zarządzają partiami, dużo chętniej wybierają mężczyzn na swoich współpracowników, ale też wyborcy dużo chętniej głosują na mężczyzn, bo są po prostu niestety jeszcze dużo bardziej przyzwyczajeni do tego, że to mężczyzna jest tym zarządzającym, jest tym, powiedzmy, najważniejszym politykiem. Trudno w ogóle byłoby wskazać partie, w których przewodniczyłaby kobieta, jeżeli sobie tak o tym myślimy. Więc wydaje mi się, że to tyle. Bardzo dziękuję i przechodzimy w takim razie do strony opozycji. Bardzo proszę o pierwszą osobę, żeby zabrała głos i proszę Marysię o włączenie z opera. Drodzy Państwo, dzień dobry. Cieszę się, że dzisiaj z moją zacną drużyną przekonamy Państwa do tego, że parytety nie są tym rozwiązaniem, na które wszyscy czekamy, jeśli chodzi o prawa kobiet. I nawiązując tutaj do słów mojego oponenta, przede wszystkim po pierwsze bardzo dziękuję, że wspierając naszą tezę, wasza grupa jest złożona w większości z mężczyzn, także to nam zdecydowanie pomaga. Dodatkowo wstępne słowa oczywiście tutaj prowadzących również wzmacniają te nasze przesłanie. Natomiast, drodzy Państwo, to, że na przykład mężczyźni chętniej spotykają się po jakichś wydarzeniach, konwentach, no myślę, że to jest dosyć trudne, ponieważ każdy z nas zna dobrze realia polskiego alkoholizmu i tego, jak dużo też takich nieformalnych spotkań właśnie kończy się w taki niekoniecznie zdrowy sposób, więc myślę, że odpowiedzią na to wszystko byłaby po prostu edukacja społeczeństwa i nie widzę problemu w tym, żeby kobiety również mogły w takich spotkaniach uczestniczyć, tym bardziej, że mogą to robić w sposób bezpieczny i jak najbardziej integrować się musimy, czy też możemy w sposób inny niż jedynie przy procentach. Ponadto to, co Państwo też zauważyliście, że jeśli chodzi o to, że mężczyźni wybierają mężczyzn, ja bym zachęciła w tym momencie też tych mężczyzn, którzy teoretycznie dzisiaj wspierają władzę i mają te największe tak naprawdę możliwości w kreowaniu list wyborczych, do tego, żeby właśnie postawili na edukację, żeby znaleźli te kobiety, skoro tutaj zostało przytoczone, że na każdego męskiego kandydata znajdzie się taka kobieta, to po prostu je znajdźcie i po prostu przygotujcie je do tego, żeby właśnie zajęły miejsce mężczyzn. Także z tym przesłaniem dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja mam jedną tylko uwagę, zanim damy głos stronie przeciwnej, że rzeczywiście tu my staraliśmy się i takie było założenie, że drużyny będą złożone z mieszanych, będą to mieszane drużyny.
Natomiast no nie na wszystko tutaj miałyśmy wpływ, że tak przepływały te zgłoszenia, właśnie tutaj na Roberta. Ale nie, to też jest moje wytłumaczenie Doroty, że te drużyny tak są złożone. Też nie jest to takie stałe środowisko, z którym wiecie, kogoś się z nami możemy zachęcić do drużyny. Raczej czekaliśmy, aż ktoś się zgłosi i tak się te głosy rozłożyły. Alternatywa była taka, że po prostu nie będzie tych drużyn, ale to chciałam powiedzieć od siebie. Przepraszam, Robercie, że zabrałam ci ten głos, ale i tak macie. Mogę? Oczywiście, tak macie prawo do zadania pytania lub głosu ad vocem. Chciałem głos ad vocem, ale nie wprost, bo oczywiście wstanę tutaj. Szanowna drużyna przeciwna, szanowne marszałkinie, publiczności, ad vocem w stosunku do tego, abyśmy rozróżnili tutaj spotkanie, w którym się spotykamy, gdzie osoby uczestniczące nie były objęte wskazaniem żadnego lidera tej debaty, czy liderki, z jakiegokolwiek klucza partyjnego, i to należy odróżnić system, o którym mówimy, czyli system partyjny, system list wyborczych, na którym się znajdujemy, gdzie to szefowie, głównie szefowie, nie szefowe partii zgłaszają takich kandydatów, do tego typu spotkania, gdzie jest pełna wolność i każda osoba, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną, może się zgłosić. I tak naprawdę tego typu spotkania realizują właśnie pełną wolność, to znaczy to jest już ten etap później. Wszystkie kobiety, które chciały, mogły zostać wybrane, mogły się same zgłosić. Natomiast to, że akurat nie ma takiej reprezentacji, wynika tylko i wyłącznie z ich woli, a nie jakiegokolwiek głosu czy klucza partyjnego i kogoś, kto przydzielałby te miejsca z góry z uwagi na właśnie płeć, więc w mojej ocenie jest to absolutnie argument nietrafiony i jest przeciwskuteczny. Znaczy to potwierdza tylko tezę tego, że do parlamentu mogą wejść potem kobiety w mniejszej ilości, natomiast powinniśmy zagwarantować im pełną równość na starcie, tak jak miało miejsce to tutaj w tej debacie. Bardzo. Ja też mówię dalej. Ale jest pytanie, czy nasze eksperci, nie eksperci i ekspert chcą zadać pytanie drużynie opozycji. Zatem Dawinie, no to przechodzimy w takim razie do propozycji. Rozumiem, że to kolejny mówca. Bardzo tak. Proszę. Ponownie szanowne marszałkinie, szanowna drużyno opozycji, szanowne publiczności. Chciałbym przejść do rozwinięcia argumentacji, którą przedstawiliśmy na zasadzie poparcia parytetów i wprowadzenia ich do polskiego systemu partyjnego, politycznego. To, o czym zacząłem, czyli fakt, kto układa listy wyborcze, jaki mamy system. W tym momencie nie mamy żadnej samodzielnej literki grupy parlamentarnej, czy też partii politycznej, która znajduje się w Sejmie. Jedyną z nich jest Magdalena Bielat, która jest współprzewodniczącą partii Razem, gdzie jest właśnie ten parytet realizowany na zasadzie tego, że są dwie osoby przewodniczące. Więc już na samym wstępie mówimy o tym, że kobiety są zależne od konkretnej osoby i w tym wypadku są to mężczyźni. Jest to argument za tym, że mogą oni mieć tego typu tendencję, aby wybierać i promować osoby, które są mężczyznami. Należy też zwrócić uwagę, że w polskim systemie parlamentarnym, partyjnym, politycznym mamy już tego typu rozwiązania, które promują osoby, które w normalnych warunkach mogłyby spotykać się z trudnościami wejścia do parlamentu. Mówimy tu na przykład o mniejszości niemieckiej, która jest zwolniona z progu wyborczego. W tej kadencji Sejmu akurat nie ma jej w Sejmie, nie ma reprezentanta, reprezentantki, natomiast z tego progu dalej była ta osoba, czy ten komitet zwolniony. I mówimy tu o mniejszości, a w przypadku kobiet na listach mówimy o większości społeczeństwa. Należy też zwrócić uwagę na to, jaki mamy system społeczny w Polsce, to znaczy nie możemy tej debaty oderwać absolutnie od tego, że żyjemy w jakiejś idealnej utopii, gdzie wszyscy jesteśmy równi. Żyjemy w systemie patriarchalnym, w którym to na 2,3 miliona samotnych rodziców, 2 miliony z nich są matkami. Kobiety ponoszą zdecydowany ciężar społeczny tego, aby utrzymywać społeczeństwo pod kątem rodzicielskim, ale też wykonują dalej w znacznym stopniu tradycyjne role społeczne. Po prostu nie mogą się zaktywizować w pełni, mają ku temu utrudnione warunki.
Należy też wspomnieć o tym, że aby kobiety miały, jakakolwiek grupa miała, bo tu mówimy akurat o kobietach, ale też jeżeli mężczyźni by byli w takiej mniejszości, realny wpływ należy przekroczyć właśnie te 30%. I te 30% reprezentacji kobiet, czy po prostu grupy, która jest akurat w mniejszości, jest reprezentowana w państwach, w których ten parytet jest zagwarantowany. Na przykład w Szwecji, gdzie ten parytet nie jest nakazany ustawowo, wynika tylko z faktu, że tamtejsze ugrupowania polityczne posunęły się już tak daleko w swoim progresywnym podejściu, że zostały one na poziomie wewnętrznym, tak jak tutaj wspomniała pani marszałkini o klubach parlamentarnych, które mają tego typu założenia, po prostu wyrównane. I ostatnim argumentem jest fakt, że mówimy o parlamencie, mówimy o radnych posłach, posłankach. Argument z kompetencji. Nie ma poza formalnymi, które i tak muszą spełnić cezusu wieku, poziomu czasami wykształcenia w innych zawodach, tutaj szczególnych kompetencji. Ma być to odzwierciedlenie społeczeństwa. Tak jak mówiła o tym konstytucja, są to przedstawiciele społeczeństwa, w którym ponad 50% stanowią kobiety. I te szczególne kompetencje nie zostały nigdzie określone. Nigdzie w Konstytucji nie ma też zasady, na którą często mogą powoływać moi oponenci, wolności wyboru wyrażonej wprost. Ta wolność wyboru właśnie trzeba ją rozumieć w sposób pozytywny, to znaczy, że gwarantujemy na starcie, żeby miały równy wzrok, równą widoczność te osoby, i kobiety, i mężczyźni, i można odnieść do sytuacji innej, której na przykład Komisja Europejska wprowadza regulacje, w związku z którym 40% kobiet w radach nadzorczych będzie wymagana. Tu już mówimy o sytuacji, w której mamy szczególne kompetencje do zasiadania w radach nadzorczych, a mimo to idziemy w kierunku tego, aby już w samym ciele, w samej instytucji pojawiało się 40% kobiet. Tutaj jesteśmy na tak zwanym przedpolu. My chcemy tylko, aby te określone 50% parytetu znajdowało się do wyboru dla określonej grupy wyborców. Więc widać, że jest to ewidentny trend i na przykład przewodnicząca Komisji Europejskiej obecnie również starała się ułożyć tego typu Komisję Europejską, aby została ona zrównoważona płciowo. Również stanowiska na przykład w Parlamencie Europejskim, które są wynikiem negocjacji, są ustalane według tego klucza, więc jest to ewidentny sygnał na poparcie tego, że na tym powinna być oparta realna demokracja, a nie na tym, że wygra ten, kto został na wstępie uprzywilejowany z punktu widzenia miejskiego. I to jest ostatnie zdanie. Dziękuję ogromnie. Czy drużyna opozycji chce zadać pytanie albo głos ad vocem nieść? Szanowni Państwo, to w takim razie ja z głosem ad vocem bym poprosił. 3 minuty, bardzo proszę. Na pytanie. Szanowni Państwo, chciałbym się zwrócić do strony propozycji z następującym zagadnieniem. Wspomnieli Państwo o bardzo ważnej kwestii, która... Czy z ad vocem, czy nie mają odpowiedzieć? Ad vocem, to jest... Czy nie mają, gdzie odpowiada drużyna przeciwnie? Bo to jest albo pytanie, albo głos ad vocem. Po prostu zwracam się z wątkiem, który podniósł mówca drugi, ponieważ zwrócił on moją uwagę. Chodzi o kwestie dotyczące wewnętrznych regulacji partii. Podniósł pan przykład Skandynawii, który, muszę przyznać, też miałem przygotowany w głowie na swoją stronę, ponieważ wskazał pan zjawisko, które miało tam miejsce, a mianowicie oddolna regulacja partyjna, która wynikła z dojrzałości społecznej. Problem polega na tym, że Skandynawia szczyci się tym, że nie osiągnęła tego w sposób ustawowy. To rozwiązanie, o którym my dzisiaj debatujemy, jest sztywnym narzuceniem tego zjawiska ustawą. Ustawą, o której potencjalną konstytucyjność łatwo można byłoby podważyć. Nasze społeczeństwo, i to powinniśmy podkreślać, powinno dorosnąć mentalnie do tego, aby oddolnie ustanowić tego typu parytety w wewnętrznych regulacjach środowisk politycznych, a nie ustawowo odgórnie narzucone przez państwo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Chcieliby zadać... Tak, Kamil? Ja ci pożyczę swoją kartę. Bardzo proszę. Jeżeli można, 2 pytania. Pierwsze, zarówno ze strony propozycji, jak i opozycji. Jak poradzilibyście sobie z zarzutem o dyskryminację mężczyzn? To po pierwsze. A jeśli chodzi o drugie pytanie, to co jest lepsze? Samoregulacja, czy może regulacja tej kwestii, o której dzisiaj rozmawiamy? Bo samoregulacja biznesowa, przed chwilą w kontekście rad nadzorczych to padło. Przykłady krajów skandynawskich, gdzie też mamy do czynienia bardziej z samoregulacją niż regulacją, to też dobry przykład. Co wybieracie? Argumenty za i przeciw.
na stronę propozycji, bardzo proszę, żeby odpowiedziała jako pierwsza na jedno pytanie, potem na to drugie pytanie strona opozycji i rozmawiamy. Wybierzcie pośród siebie mówcę, nie musisz. A powiedz dwa pytania, czy możemy się podzielić pytaniami? Tak, okay. Możecie się podzielić pytaniami, tylko teraz odpowiadacie na jedno pytanie, a następnie to samo pytanie odpowiada drugi. Oczywiście. Ja się odniosę do dyskryminacji mężczyzn. 3 minuty. Dobrze. Mówimy o ewentualnym zarzucie tego, że dyskryminujemy mężczyzn przez to, że uprzywilejowujemy kobiety na listach, gwarantując im z góry 50% obecności. Tak jak wspomniałem, na równość należy patrzeć i staramy się patrzeć w sposób pozytywny, to znaczy, że równość zagwarantowana w artykule 33 Konstytucji i fakt tego, że nie jest uregulowana ustawowo, nie świadczy o tym, że nie obowiązuje. Ten artykuł Konstytucji nie jest konkretny w tej kwestii, ponieważ jest artykułem ustrojowym, natomiast z niego wyprowadzona norma powinna dążyć do tego, aby realna równość została zagwarantowana właśnie na tym poziomie. Fakt, gdybyśmy zagwarantowali na zasadzie listy krajowej kobiet ich określony udział w parlamencie, tak jak miało to miejsce na przykład w przypadku częściowo wolnych wyborów, mógłby podpadać pod tę tezę, bo dostawałyby się niezależnie od faktu uzyskania głosów kobiety. Natomiast w przypadku samego startu na listach partyjnych, no ten zarzut wydaje mi się absolutnie nietrafiony, wadliwy pod tym kątem, że wynika on bezpośrednio z konstytucji, jest on realizacją normy konstytucyjnej z artykułu 33 równość kobiet i mężczyzn. Dziękuję. Szanowni Państwo, wszystkie odpowiedzi na pytanie dotyczące nierówności mężczyzn i to chciałbym tak samo jak kolega zwrócić się, wykorzystać artykuł 33 Konstytucji, tylko spojrzeć na niego z lekko innej perspektywy. Ponieważ należy zwrócić uwagę, że zjawiskiem, które nigdy nie powinno mieć miejsca w państwie uważającym się za demokratyczne, wyrastającym ze środowiska demokratycznego, z idei demokratycznych, żeby jakakolwiek płeć została formalnie wywyższona. Proponowane zjawisko wprowadzenia obowiązkowego parytetu dla kobiet stwarza w mojej opinii sytuację, w której norma prawna swojego założenia i literalnego brzmienia faworyzuje jedną płeć, co w myśl normy artykułu 33 Konstytucji jest po prostu niezgodne z naszą ustawą zasadniczą. Należy o tym pamiętać, podejmując ten temat, ponieważ wszelki parytet powinien zawsze dotyczyć obu płci, tak aby nigdy nie pozwolić sobie na zapisanie tego, aby to jedna płeć została normatywnie wywyższona. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I pytanie drugie. Szanowne Pani Marszałkinie, Szanowna Opozycjo, drodzy eksperci, drodzy Państwo. Ja ogólnie jestem zwolennikiem podejścia bardzo minimalistycznego, jeśli chodzi o interweniowanie państwa w strefę legislacyjną, aby te przepisy były możliwie najbardziej ogólne oraz to prawo było mniej stanowione, bardziej, że tak powiem, nieprofesjonalnie, ale także, żeby tutaj Państwo zrozumieli, przepisy były życiowe, odzwierciedlające po prostu nasz sposób bycia. Dlatego ja osobiście byłbym zwolennikiem raczej takiej samoregulacji, raczej podejścia, w którym to partie decydują o parytecie, w którym to partie decydują o zasadzie suwaka, w którym to partie w odpowiedzi na swoje potrzeby decydują, w jaki sposób tę listę ułożyć z zachowaniem zasady, że kobiet jest 50% w tym kraju, tak? Natomiast, bądźmy szczerzy, nie wszystkie partie, nie wszystkie ugrupowania polityczne, mówiąc szerzej, są na tyle progresywne, aby pokusić się na takie rozwiązanie. Wiemy, o jakich partiach tutaj mowa. A z tych list wciąż kobiety startują. Co jest troszkę dziwne, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, by w umocowaniu w normie z artykułu 33 Konstytucji wyprowadzić na tej podstawie akt prawny, czy to w ordynacji wyborczej, czy to w oddzielnej ustawie, który nakazywałby
partią we własnym zakresie zorganizowanie tego minuta parytetu. Do końca. Dzięki temu otrzymalibyśmy sytuację, w której partia układa swoje listy, partia decyduje o poziomie parytetu, czy to jest załóżmy 30%, czy 50%, czy nawet więcej, ale ma taki obowiązek. Dzięki temu mamy akt normatywny, który to ustala, ale cały obowiązek spoczywa już na partii. Jest to taki system mieszany, w mojej ocenie najlepszy, bo na chwilę obecną niestety nie uda nam się uzyskać w pełni samoregulacji na poziomie partyjnym. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz odpowiedź z drużyny opozycji. Dzień dobry, szanowni państwo. Proszę z góry wybaczyć mi wszystkie możliwe fopa, bo to również dla mnie jest moja pierwsza okazja brać udział w tego typu debacie. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące samoregulacji kontra regulacji, my, nasza drużyna, i co chyba trochę mnie dziwi, częściowo drużyna przeciwna, jesteśmy za rozwiązaniem zdecydowanie samoregulacji. No, wynika to z takiego dość oczywistego przekonania, że norma prawna zawsze będzie słabsza od normy społecznej. Prawo można zmienić dosyć, no, w prosty lub nieprosty, ale dosyć przejrzysty sposób. Są na to dokładne reguły, są procedury. Natomiast to, co myślimy kolektywnie jako społeczeństwo, to do jakich wartości się przywiązujemy, również takich wartości jak prawa kobiet, to jest coś, co będzie w naszym społeczeństwie niezależnie od tego, jaki będzie organ, czy jaka będzie opinia organu legislatywnego. I to po prostu zostanie, niezależnie jaki będzie obecnie dyskurs polityczny w kraju. Dlatego jesteśmy zdecydowanie zwolennikami samoregulacji, która oprócz tego, że jest praktyczniejsza, jest bardziej trwała, to również ma tą właściwość, że może się rozszerzać. Znaczy, jeżeli zaakceptujemy na przykład prawa kobiet w kwestii parytetów na listach wyborczych, zdecydowanie społecznie będzie łatwiej zaakceptować prawa kobiet na wielu innych szerszych gałęziach życia społecznego, jeżeli mogę tak powiedzieć. Nie jest to prawdą w przypadku regulacji, no, która dotyczy konkretnie jednego działu życia publicznego i oczywiście z czasem może spowodować pewną reakcję społeczną, jednak sama w sobie nie jest jej wyrazem i prawdopodobnie zmieni sytuację tylko na jednym bardzo konkretnym obszarze. Dziękuję państwu bardzo. Bardzo dziękuję. To teraz zapraszamy drugiego w kolejności, mówcę drużyny opozycji. Szanowna pani marszałkini, szanowna drużyno propozycji, szanowni państwo. Z przyjemnością zaprezentuję teraz argumentację naszej strony, strony opozycyjnej wobec tej tezy. Ponieważ myślę, że na poziomie wartości, na poziomie tego, do czego chcemy dążyć, na poziomie przywiązania do reprezentacji i praw kobiet, nie ma między nami żadnej różnicy. Bardzo chcemy, żeby ta sytuacja się zmieniła. Ale chcemy nie zostać tylko na poziomie sloganów i haseł, ale zerknąć, i do tego państwa zapraszam, w praktykę systemu wyborczego w Polsce. Po pierwsze, posłów, posłanki wybieramy w okręgach wyborczych. Okręgi wyborcze są bardzo różne. Jeżeli wprowadzimy tę sztuczną regulację 50% kobiet i 50% mężczyzn w każdym okręgu wyborczym, oznacza to, że w tych okręgach wyborczych, gdzie jest zdecydowana przewaga kobiet, to z różnych powodów demograficznych są to przede wszystkim wielkie miasta, tak? Czyli na przykład okręg warszawski, okręg gdański, to paradoksalnie pogarszamy sytuację kobiet, ponieważ procent kobiet wśród kandydatek, jeżeli wprowadzimy tę sztuczną granicę 50%, będzie mniejszy niż procent po prostu mieszkanek tego okręgu. Z drugiej strony, w takich okręgach jak na przykład Lubelskie Wschodnie, Zamość, Chełm, tam jest sytuacja inna, tam zdecydowana dominacja pod względem demograficznym liczby mężczyzn. I oni z kolei będą tam reprezentowani na listach wyborczych przez liczbę procent kobiet większy niż jest w przypadku całej tej społeczności. Ale okręgi wyborcze to nie jedyna kwestia. Druga rzecz. Kto naprawdę jest rywalem kandydata na liście wyborczej? No jego kolega lub koleżanka z listy. Bo każda partia mniej więcej wie, że Platforma w Warszawie dostanie 9 lub 10 mandatów,
PiS w Rzeszowie 9 lub 10 mandatów, walczy o ten jeden mandat, ale rywalizują między sobą koledzy i koleżanki z listy. Jeżeli będzie więcej kandydatek niż w poprzednich wyborach, to paradoksalnie wcale nie musi oznaczać, i tutaj były przeprowadzane analizy przy okazji wyborów samorządowych, zwłaszcza w mniejszych miastach, wcale to nie musi oznaczać, że tych kobiet będzie więcej w parlamencie. Dlaczego? Wyobraźmy sobie, że jest 200 tysięcy wyborców, wyborczyń, dla których to jest bardzo ważne i zawsze głosują na kobiety. Jeżeli ich głosy się podzielą, bo będzie tych kandydatek dwa razy więcej, oznacza to, i to się naprawdę zdarzyło w kilku radach powiatów i gmin, że po wprowadzeniu większej liczby kandydatek, przez podzielenie się tych głosów oddanych właśnie na kobiety, kobiet w organach jest mniej. A przecież to właśnie o to chodzi, żeby one były w tych organach i reprezentowały tam ważne sprawy właśnie dla swojej płci, swojej społeczności. Przejdźmy jeszcze do kolejnej kwestii. Reprezentacja jest bardzo ważna. Reprezentacja ze względu na płeć może wnieść nowe perspektywy. Ale jest wiele grup innych, które także potrzebujemy, żeby były reprezentowane w parlamencie, reprezentowane w społecznościach. I tutaj osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBT. Widzimy ich w parlamencie, w telewizji znacznie mniej niż jest ich w społeczeństwie. To jest ta sama sytuacja, jaka jest z kobietami. No tylko dlaczego tylko jedną z tych form dyskryminacji będziemy rozwiązywać? A może byśmy chcieli przejść do każdej z nich i ustawić parytet taki sztuczny, idealnie taki, jak jest w społeczeństwie dla każdej z grupy. Tylko wtedy zamienimy Sejm po prostu w puzzle, których nie damy rady ułożyć, kiedy będziemy łączyli wszystkie te kawałki, łamigłówki. Pojawił się tu już przykład Szwecji. Ja przeanalizowałem na podstawie danych z raportu tygodnika Polityki. Uwaga, w większości państw, które mają najlepszy odsetek kobiet w parlamencie, czyli właśnie ten powyżej 30 czy 40%, w ogromnej większości z nich te parytety nie są na sztywno wpisane w taki sposób w żadne prawo. Co to znaczy? Że to rozwiązanie wcale nie musi zadziałać, a jak pokazałem, wręcz może być jeszcze mniej efektywne. Ostatni z argumentów, który tutaj zaprezentuję, dotyczy po prostu kwestii zagrożenia dla demokracji lokalnej. Sytuacja z Wilanowa w ostatnich wyborach samorządowych. W jednym z okręgów do Rady Dzielnicy Wilanowa były tylko dwie listy, PO i PiS. Nie było żadnej innej, ponieważ w tajemniczych okolicznościach wycofał się jeden z mężczyzn z innej listy i wtedy nie dało się zarejestrować listy, bo po prostu mężczyzn było na tej liście za mało. Jeżeli ten podział będzie tak sztywny, nie tylko już minimum te 35%, ale 50%, to możemy mieć gwarancję, że to będzie już nie tylko w jednym, dwóch okręgach na warszawskim Wilanowie, tylko to stanie się standardem w ten sposób rozbijanie innych list. Dziękuję. Czy drużyna propozycji chciałaby zadać pytanie lub głos ad vocem wygłosić? Ad vocem mamy i mamy pytanie, czy możemy podzielić, że dwie osoby. Nie, bo jest taka zasada, że macie minuty na zadanie pytania, 3 minuty na ad vocem, jedna osoba może zabrać głos. To w trybie ad vocem. Mówili Państwo wcześniej o tym, że jeżeli chcemy, mówiliśmy wcześniej o tej samoregulacji i jeżeli liderzy partyjni chcieliby znaleźć parytety na listach wyborczych, to niech sami to zrobią, ale właśnie największy problem, jeżeli chodzi o parytety na listach wyborczych, jest to, że istnieją liderzy, istnieją partie, które nigdy z własnej woli tych parytetów nie wprowadzą. Mamy bardzo dużo partii konserwatywnych i to, żeby na ich listach wyborczych znalazły się również kobiety, możemy osiągnąć tylko poprzez to, poprzez zmuszenie ich odgórne od tego, do tego. I mówili też Państwo przed chwilą o tym, że jeżeli będzie więcej kandydatek na listach, to nie znaczy, że więcej kobiet dostanie się na te stanowiska, na które kandyduje. Okej, tutaj został podany przykład, ale wydaje nam się raczej, że mimo wszystko, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to są raczej pojedyncze przypadki, które po prostu się wydarzyły i raczej nie odzwierciedla jakiegoś szerszego trendu społecznego, bo na sam koniec dnia to, co my robimy za pomocą list wyborczych, no to ustalamy, na kogo społeczeństwo może głosować, czyli dajemy te możliwości wyboru, ale ostatecznie nie zmusimy społeczeństwa do tego, żeby głosowało porówno na kobiety i na mężczyzn.
A to, co nam dają na pewno parytety na listach wyborczych, to to, o czym mówiliśmy na początku, czyli to, że jest jakakolwiek ekspozycja kobiet w polityce. Czyli nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że dostanie się więcej kobiet, ale jesteśmy w stanie zagwarantować jakąkolwiek zmianę, której nie gwarantuje nam drużyna opozycji, czyli to, że co najmniej więcej kobiet będzie prowadziło kampanie wyborcze, że będzie obecne w przestrzeni publicznej, że banery z twarzami kobiet będą na ulicach polskich miast większych i mniejszych, że więcej kobiet będzie w spotach wyborczych i to już daje nam gigantyczną ekspozycję i bardzo dużą zmianę w społeczeństwie, że przyzwyczajają się do tego, że kobieta może być polityczką i staje się to dla... Jeżeli ludzie widzą więcej kobiet w polityce, to się normalizuje i będą bardziej skłonni do tego, żeby głosować na kobiety. No i to tyle. Bardzo dziękujemy. Eksperci? O, Organizacja Narodów Zjednoczonych tu Państwu nie odpuści. Bardzo proszę. Bo tego, czego mi brakuje zarówno po stronie propozycji, jak i po stronie opozycji, to nawiązania do prawa międzynarodowego. Bo oczywiście artykuł 33 Konstytucji wszyscy znamy i szanujemy, podobnie jak sam dokument ustawy zasadniczej, natomiast ani razu nie padła Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Uważam błędnie i byłoby znakomicie dowiedzieć się, czy Państwo w ogóle ten dokument znają. A jeżeli tak, to które jego części dotyczą kwestii równości między kobietami a mężczyznami. A drugie wyzwanie, też pytanie, może to nadmiar pytań może, to konwencje MOPOS-kie, Międzynarodowej Organizacji Pracy, gdzie też przecież mamy bardzo wiele punktów zaczepienia. Dziękuję bardzo. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ale słuchajcie, ja mam taką propozycję, ponieważ jeszcze jest po dwóch mówców z każdej drużyny, żeby może oni, jeszcze nie wiemy, czy nie zawrą tego w kolejnych wystąpieniach. Przepraszam, że trochę pilnuję czasu, ale nie zdążymy ze wszystkimi mówcami, więc jakby bardzo Was proszę, żebyście może uwzględnili w kolejnych wystąpieniach, bo czas nas broni, nie wyrobimy się. Nie. Nie odpowiadamy, tylko jedziemy dalej. Tak, uwzględniając tak. Bardzo proszę, teraz drużyna propozycji. Szanowne panie, szanowni państwo, jestem trzecią mówczynią grupy propozycji i chciałabym raz jeszcze przypomnieć Wam wszystkim, że żyjemy w społeczeństwie patriarchalnym i musimy sobie uświadomić to, że jest to coś, w co nas wtłoczono. Wiem o tym, jak wygląda idealny polityk. Ostatnio partia, teraz już opozycyjna, wyznaczyła to, jak powinien wyglądać idealny prezydent. Mężczyzna, młody, przystojny, z dużą rodziną. I z językami. Co to oznacza? To, że jest to mężczyzna. Wyraz siły, wyraz mądrości i czegoś, co... absolutnie ma pokazywać, że to właśnie te męskie przymioty są tymi lepszymi do polityki. Co dała nam rozmowa o parytetach, to to, że otworzyła nam oczy na to, że kobiety też mogą być wspaniałymi liderkami, wyjątkowymi polityczkami, ale też świetnymi premierkami, bądź prezydentkami w innych państwach. Dlaczego to jest ważne? Widzimy, że parytety faktycznie działają na listach wyborczych, że spowodowały one to, że wcześniej bez takiej regulacji odgórnej, wynosiła ona 20%, teraz minimum 30% i rośnie. Czyli widzimy, że ta zmiana jest i jest coraz bardziej aktywna we wszystkich państwach. Dzięki temu mamy też większy udział kobiet już w samych parlamentach. Ale czy same parytety to rozwiążą na listach wyborczych? Nie. To, co będą musimy ustalić, to też to, aby kobiety zajmowały wysokie pozycje. Musimy ustalić też to, żeby kobiety nie były na samym końcu, ale też, żeby reprezentowały listę i ją pchały do przodu. Jeżeli ustaliliśmy już, że parytety działają, to czy oznacza to, że dalej samoregulacja nie podąży? Nie. To jest dopiero pierwszy krok. Tak samo jak tutaj grupa opozycyjna pokazała to, że w takim razie zróbmy tysiące grup i zróbmy parytety dla wszystkich. Tak, jest to możliwe, że pierwszy krok do tego, żeby też rozszerzyć debatę na temat tego, jak ważny jest też udział nie tylko kobiet, ale także osób z niepełnosprawnościami, osób ze społeczności LGBT, osób młodych
I widzimy to, ponieważ to właśnie był pierwszy krok, to wprowadzenie parytetów na listach wyborczych był pierwszym krokiem do tego, aby zastanowić się, że jak ważna jest różnorodność i jak wiele ona nam daje i jak bardzo spowodowała ona zmiany w jakości polityce. I to, co na pewno widzimy wszyscy, to to, że parytety działają i to, że zmieniły one politykę. Przykładem tego jest to, że kobiety wprowadziły do polityki tematy, które wcześniej nie były dostrzegane przez mężczyzn, ponieważ ich fizycznie nie dotyczyły i nie byli nawet świadomi tego, że jakaś kwestia mogła być problemem i wymagać zmian na poziomie prawa krajowego. Dlatego gdyby nie to, że mamy kobiety w polityce, że mamy przedstawicieli grup mniejszościowych, to wiele kwestii by nie było poruszonych. I dzięki temu nasze społeczeństwo staje się bardziej równościowe, bardziej tolerancyjne, bardziej otwarte, ale też przyjazne do życia, bo przecież to jest nasz cel, prawda? Chcemy żyć w państwie, w którym się dobrze żyje. Dlatego chciałabym podkreślić raz jeszcze, że parytety to pierwszy krok, bez którego nie rozwiążemy dalej problemów nierówności, ale też są one ważne z perspektywy równości kobiet, które są płci, które też zawiązane są na samym szczycie, czyli w prawie międzynarodowym, prawie europejskim, w regulacjach, dyrektywach unijnych, co pokazuje, że cały demokratyczny świat dobrze wie o tym, że bez udziału kobiet nie rozwiążemy największych problemów. Bardzo dziękuję. Jesteśmy bardzo dziękuję. Może proszę na Ciebie, żeby tak, żeby nie będziemy skracać mówcom tych 5 minut, bo jesteście przygotowani, ale może zostawmy sobie minutkę tylko na ad vocem, dobrze? Żeby porówno te zasady zmienimy dla każdego. Dobra? Pytanie czy ad vocem? Z pytaniem. Z pytaniem, bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo bym prosił, żeby odnieśli się Państwo do kwestii tego, że jak skomentują Państwo to, że skokowy wzrost partycypacji kobiet w niższej izbie polskiego parlamentu po wprowadzeniu obecnie obowiązujących przepisów wcale nie nastąpił. W 2011 roku udział kobiet w niższej izbie to 24%, w 2015 27%, w 2019 29%. Nie jest to przełomowy skok wzrostu udziału kobiet, tylko drobne różnice, które na spokojnie można wytłumaczyć także wzrostem świadomości społecznej co do udziału kobiet w polityce. Nie jest to, tak jak Państwo przedstawili, znaczący wzrost udziału kobiet w polskiej polityce. Dziękuję. Bardzo proszę. Tutaj głos ad vocem. Wydaje mi się, że tutaj Pana kolega świetnie przedstawił to, jaki jest problem w naszym obecnym systemie i to, że nie wystarczy włożyć 40% kobiet na sam dół, żeby one po prostu były na listach, ale także trzeba je pozycjonować wysoko. I tak długo, jak po prostu jest to pusty postulat, że kobiety mają po prostu być na listach, ale nie na wysokich pozycjach, to oczywiście będziemy mieli wspaniały przykład tego, jak parytety nie działają. Także najwyższa pora jest na to, żeby był to nie tylko parytet, ale także i różnicowanie na przykład suwakiem. Bardzo dziękuję. Czy eksperci... Moje jakieś pytanie? Chciałabym zapytać drużynę propozycji, czy wasz postulat formalnie dalej byłby przez was broniony, gdyby wziąć pod uwagę, że kobiety, o które chodziłoby, są bardzo prawicowe, niepostępowe i nieprogresywne. To znaczy, co powiedzielibyście na sytuację, gdy byłyby to same Beaty Szydło i pani Witek? Czy dalej bronilibyście tej zasady, bo przebija taka argumentacja, zresztą przez grupę opozycji również, że oczekujemy od kobiet progresywności w poglądach, to znaczy, że one będą wprowadzały do polityki więcej takiego myślenia społecznego, otwartego, współczesnego, tolerancyjnego, a to wcale nie musi być prawda. Jeżeli dopuścilibyśmy parytety, nie wiem, na przykład w Izraelu i głosowałyby ortodoksyjne kobiety, one bardzo chętnie na pewno zabroniłyby wielu rzeczy swoim koleżankom, które mieszkają w Tel Awiwie i są bardzo postępowe. Czyli krótko mówiąc, chodzi mi o to, czy ta zasada, której bronicie albo przeciwko której się wypowiadacie, zmieniłaby się w waszej argumentacji, gdyby osoby o poglądach przeciwnych do waszych miałyby na niej skorzystać. Wysokie marszałkinie, szanowna opozycjo, szanowni eksperci, drodzy państwo. Tak, nasze stanowisko byłoby podtrzymane, ponieważ jesteśmy w Polsce. Jakby na to nie patrzeć, Polska jest krajem, gdzie każdy ma prawo do swoich poglądów,
do wyznawania swoich zasad, do swojego światopoglądu. Nie możemy gatekeepingować Sejmu, Senatu w ten sposób, że kobiety są bardziej progresywne i dlatego chcemy parytetu. Nie. My chcemy parytetu dlatego, żeby każda kobieta, bez względu na to, czy progresywna, czy konserwatywna, czy nawet radykalna, z którejkolwiek ze stron, miała prawo reprezentować siebie, swój światopogląd oraz światopogląd jej wyborców. Owszem, rodzi to pewne zagrożenia, jak na przykład Izrael. To nie z czasu. Ale my jesteśmy za. Tam jest na koniec. No dobrze, to teraz poprosimy kolejną osobę z strony opozycji o zabranie głosu. Tak jest. Żeby być może rozpocząć, to chciałbym wspomnieć o takim dosyć ważnym aspekcie kwestii parytetów, o której dzisiaj rozmawiamy. I proponowałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym razem aspektowi lokalnemu, bo bardzo często mówimy o Sejmie, mówimy o stanowiskach najwyższych, mówimy o Komisji Europejskiej, a nie mówimy o radach gmin, radach powiatu, radach miasta. Nasz kolega z zespołu już wspomniał o sytuacji z Wołomina. Szanowni Państwo, takie sytuacje są powszechne. Z naszej dyskusji przebija się to, że, znaczy ze strony propozycji przebija się to, że parytety to jest sposób odbierania władzy starszym panom nad tym, w jakim miejscu politycznie będą kobiety. No nie jest to prawda, bo na koniec to w dalszym ciągu ci sami Państwo będą musieli ustalić, na którym miejscu kobiety siedzą na listach, ile kobiety dostaną pieniędzy na kampanię i jak będą pozycjonowane w mediach społecznościowych, które w dużej mierze podlegają głównemu zarządowi partii. To, jakie mogą być negatywne efekty parytetów właśnie w takim systemie partyjnym, w którym obecnie jesteśmy, są takie, że na przykład na listy wyborcze trafiać będą kobiety, które nie stanowią zagrożenia dla tych przywódców partyjnych, które teoretycznie powinny stanowić, jeżeli mówimy o prawach kobiet, tylko będą to właśnie kobiety, które być może są powiązane personalnie z osobami zasiadającymi na innych miejscach list. Być może kobiety, które same nie mają chęci prowadzenia tej kampanii. Tutaj była mowa o tym i o tym, że parytet jest wystarczający, wystarczy suwak. No tutaj mówimy już o zupełnie innej propozycji. No my zdania nie zmieniliśmy. W dalszym ciągu jesteśmy przeciwnikami parytetu i tego typu akcji afirmacyjnych. Jeżeli mówilibyśmy o realnej zmianie w postrzeganiu kobiet, w prawach kobiet w naszym społeczeństwie, to musielibyśmy się przede wszystkim skupić na tym, żeby właśnie my jako wyborcy, już decydując na poziomie już niezależnie od parytetów, żebyśmy wybierali, jeżeli są to sprawy na bliskie, bo tak samo jak pani Ekel powiedziała, kobietą, która uzyskała najlepszy wynik w Parlamencie Europejskim z kobiet, jest Beata Szydło, czyli osoba, którą zupełnie nie utożsamiamy z tą kwestią, o której teraz mówimy, czyli prawa kobiet. Co więcej, jeżeli popatrzymy na wyniki wyborcze, to kobiety również nie... oczywiście jest pewien ten swift w stronę partii bardziej liberalnych, ale kobiety wcale nie są dramatycznie różne, jeśli chodzi o poglądy od reszty społeczeństwa. To są rzeczy, na które warto patrzeć. I to też są potencjalne problemy, które mogą wynikać z parytetu, bo poza tym rozpadaniem się list, o których mówił mój kolega, jest jeszcze aspekt tego, że niektóre kobiety, które nie mają wcale idei, czy które będą po prostu złą firmą, będą źle reprezentować tą ideę obecności kobiet w polityce, zabiorą miejsce na listach osobom, które byłyby innej płci, ale na przykład byłyby na przykład osoby młode, bądź ze środowisk innych mniejszościowych, które być może też wymagałyby dyskusji społecznej na ich temat. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Minuta. Szanowne publiczności, szanowne marszałkinie, szanowna drużyno opozycji. Odniosę się krótko do przedstawionych tutaj argumentów. Po pierwsze, kwestia wyszukiwania wad
opartych na wadach obecnego systemu jest wyrwaniem dziecka z kąpielą. To znaczy drużyna opozycji skupia się na tym, że te rzeczy, które proponujemy, nie zadziałają na pewno, więc ich nie wprowadzamy, będą tam wady. Zamiast ewentualnie korygować je po wprowadzeniu, wolą dopuścić do sytuacji, aby obecny wadliwy system umacniał się i zakładają z góry, że kobieta, z samego faktu, tak, jak rozumiem, że jest kobietą, zabierze miejsce bardziej kompetentnemu mężczyźnie, który mógłby tam znaleźć się. I jeszcze co do tych kwestii innych cech, które są u kandydatów, kandydatek, osób kandydujących, na kartach wyborczych nie widnieją te cechy. To znaczy wyborcy, biorąc pod uwagę głos, mają na kartach imiona, nazwiska, ewentualnie drugie imiona. Te cechy, o których mówimy tutaj, mówi drużyna opozycji, są dostępne jedynie w kampanii wyborczej, nie na listach. Dziękuję bardzo. Proszę na ekspertów. Ania, masz pytanie? Pani doktor, bardzo proszę, ja ci dam swój mikrofon. Tak. Ono się bierze z moich badań odnośnie tego, czy mężczyźni biorą urlopy ojcowskie. I co się okazuje, że wszystkie kraje miały olbrzymi problem z tym na początku, łącznie ze Szwecją, że prawie nikt tam nich nie brał. Dzisiaj to są takie kraje jak na przykład Japonia i Korea, gdzie mniej więcej 1% mężczyzn korzysta ze swoich uprawnień. Więc wyobraźmy sobie pewną taką krzywą nasycenia. I chciałabym zapytać propozycję, czy wasza teza, czy utrzymujecie swoją tezę na każdym poziomie rozwoju tego? Czy uważacie, że jest taki poziom, przy którym warto by się wycofać z tego i na przykład pozwolić na przykład z obawy przed przeregulowaniem świata? Bardzo dziękuję. Minuta. Absolutnie. Jest tak, też przecież dopuściliśmy sobie pro początek. Na początku robimy regulację, w pewnym momencie, kiedy ta równość wejdzie w krew, tak samo jak to widzimy w państwach jak Szwecja, w tym momencie należy takie regulacje usunąć, ponieważ wtedy one nie będą niosły niczego nowego. One już będą normą społeczną. Tak samo jak wcześniej nie było normą to, że kobiety mogły w ogóle głosować, teraz jest to normą i oczywiście nie zostały usunięte z zagwarantowanych praw, tak? Ale to musi stać się norma społeczna, która jest czymś oczywistym. I wtedy absolutnie samoregulacja wystarczy i nie będziemy mogli się skupić na przykład też na innych grupach, które też powinny być reprezentowane, a o których teraz nie mówimy. Na przykład o osobach niebinarnych i zastanowieniem się, czy nie powinna być prowadzona ustawowo trzecia płeć i później też jej obecność w udziale na listach. Bardzo dziękuję. No i czas na ostatniego mówcę z drużyny propozycji. Bardzo proszę. Wysokie marszałkinie, szanowna opozycjo, szanowni eksperci, drodzy państwo. Dyskutujemy tutaj dzisiaj o możliwości, a nawet konieczności wprowadzenia parytetu na listy wyborcze troszkę z takiego prawnego punktu widzenia, troszkę z legislacyjnego punktu widzenia, że znajduje to umocowanie w Konstytucji, w przepisach prawa międzynarodowego. Mówimy tutaj właśnie, jak moja przedmówczyni wspomniała, o tym, że najpierw norma prawna, potem norma społeczna. Tylko że tutaj, proszę mi wybaczyć, ale to jest obowiązek nas jako państwa, jako rządu, aby takie unormowania wprowadzić. Bowiem zgodnie z artykułem 4a konwencji nr 156 MOP państwa sygnatariusze mają obowiązek wprowadzenia takich regulacji, jakie zrównują prawa w zakresie zatrudnienia, prawa kobiet i mężczyzn. A kodeks pracy, jakkolwiek w tym zakresie jest bardzo dobry, tak ordynacja wyborcza już nie zupełnie. Idąc dalej, Karta Praw Kobiet również nakazuje państwom sygnatariuszom, a Polska, przypominam, ratyfikowała tę konwencję w 1980 roku, również nakazuje wprowadzenie takich unormowań prawnych, a nawet i sankcji, jakie pozwolą na zrównanie praw, w tym praw zawodowych, w tym praw wyborczych przede wszystkim, kobiet i mężczyzn. Tylko że my zapominamy o tym najważniejszym. O to, o co chodzi w sednie tej sprawy. A mianowicie o tym, co tutaj, szanowna pani marszałkini, wspomniała na wstępie. A mianowicie o tym,
że cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek byśmy nie chcieli mieć parytetu w Sejmie czy Senacie, to trzeba mieć miejsce na liście. A jeżeli kobiety nie będą miały tego miejsca, nie będą miały tego miejsca na liście, to nie będą potem w Sejmie czy Senacie. To jest klucz, to jest najważniejsze, żeby zapewnić kobietom miejsca na liście, bo mają do tego prawo. Mają prawo reprezentować siebie, swoich wyborców i przede wszystkim swoje wyborczynie. O to chodzi. O to chodzi. I wtedy pytanie, dlaczego głosujemy na mężczyzn, a nie na kobiety, będzie miało sens. Bo póki co jest to gdybanie na podstawie tego, co mamy teraz, na podstawie obecnego stanu prawnego, na podstawie obecnych statystyk. Tylko że dopiero w momencie, kiedy naprawdę kobiety będą znajdować się na listach, kiedy naprawdę będą miały miejsca biorące, kiedy naprawdę będą miały szansę zasiąść w Sejmie czy Senacie, będziemy mogli na ten temat dyskutować. Ale tutaj nie chodzi tylko o Sejm czy Senat. Tu chodzi również o samorządy, tu chodzi również o działalność społeczną. Bowiem, jak tutaj już wspomnieliśmy, kampania wyborcza do jakichkolwiek wyborów powoduje ekspozycję danej osoby w środowisku lokalnym, w środowisku, w którym ta osoba na co dzień działa. Mając tę możliwość, taka kobieta, taka osoba ma większą szansę zdziałania czegoś poza wyborami. Nawet jeżeli nie dostanie się do Sejmu, do Senatu czy samorządu, będzie miała możliwość zdziałania czegoś. Przede wszystkim w małych miejscowościach, bo nie mówimy tu o dużych miastach. Duże miasta, ojojoj, piękne, fajne. Tylko najwięcej społeczeństwa polskiego żyje w mniejszych i średnich miejscowościach, gdzie te kobiety autentycznie i faktycznie działają dla swoich mieszkańców. A jak powiedziała Michelle Obama, jak kobieta, mała dziewczynka może myśleć o swojej przyszłości, o robieniu wielkich rzeczy, skoro nie widzi kobiet już teraz u szczytu władzy. Przypomnijmy sobie zdjęcie. I to ostatnie zdanie musi być. Tak, gdy mała dziewczynka wpatruje się w Kamalę Harris i podziwia ją i patrzy na nią. Dziękuję. Dziękujemy. Dobrze. To teraz drużyna opozycji. Minuta, ad vocem. Minuta. Nasza drużyna w trakcie nie korzystała z komputerów i telefonów. Naszą jedyną bronią są argumenty, więc zamiast dat ratyfikacji dokumentów, tutaj skupię się na tym, co wynika właśnie z prawa międzynarodowego, które jest bardzo ważne. Natomiast ono wskazuje dyrektywy, wskazuje kierunki i tak jak mówiliśmy, na poziomie kierunków i wartości tutaj się zgadzamy. Natomiast w żadnym miejscu nie zobowiązuje nas do przyjęcia bardzo konkretnego rozwiązania. To jest już nasze zadanie. Tak samo jak polska konstytucja, kiedy dotyczy mieszkalnictwa czy pracy, nie precyzuje tego, że musi zapewnić dokładnie tyle samo mieszkań, ile jest osób, albo dokładnie tyle samo miejsc pracy. Tak samo działa to z dyrektywami z konwencji międzynarodowych. Mamy postawiony cel, który jest dla nas wspólny. Ale my tutaj, podczas tej debaty, rozmawiamy o bardzo konkretnym rozwiązaniu. I do tego konkretnego rozwiązania przyjęte przez nas konwencje, które dotyczą praw politycznych, praw obywatelskich, które dla nas są bardzo ważne, nie obligują. Eksperci? Słucham? Nie, jeszcze nie. Nie. Czy macie pytanie jakieś? Jeśli nie, to ostatni głos. Nie bo... Tutaj Kasiu odwracam. To ostatni głos. Ale jeszcze jedno. Tam macie jedno. Teraz ostatni głos po stronie opozycji. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, drogie marszałkinie, szanowna propozycjo, eksperci i cudowna publiczności, której bardzo dziękuję za obecność tutaj na tej debacie. W pierwszej kolejności pragnę zwrócić uwagę, że w
tej debacie podsumowanie należy zacząć od znalezienia problemu, którego ta debata dotyczyła. Nie bez powodu moje pierwsze pytanie w tej debacie miało na celu wyciągnięcie od strony propozycji pewnego stwierdzenia. Udało się to, ponieważ strona propozycji zgodziła się z nami, że kluczowym problemem w tej debacie jest temat problemu społecznego, zjawiska oddolnego, jakim jest pozycja kobiety w społeczeństwie. Problemy z niedoreprezentowaniem kobiet zaczynają się właśnie w tym miejscu. Tutaj należy rozpocząć pracę nad tym, aby kobiet w polityce było po prostu więcej. Od pracy nad tym, aby to stało się zupełnie normalne, że społeczeństwo chce mieć taką samą reprezentację kobiet, jak i mężczyzn w polityce. Wydawało nam się to od samego początku debaty bardzo oczywiste. I w pewnym momencie okazało się, że dla naszych oponentów to jest podobnie oczywiste, co muszę przyznać, bardzo mnie ucieszyło, kiedy usłyszeliśmy ze strony propozycji, że popierają pomysł tego, aby to partie same regulowały temat miejsc na listach wyborczych i parytetów równości mężczyzn oraz kobiet. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ pewnie się w tej kwestii zgadzamy. Potwierdza to właśnie to, że to społeczeństwo musi dorosnąć do obecności równej kobiet w polityce, a nie sztucznie normować to przepisami prawnymi, których konstytucyjność można podważyć. Nie bez powodu w tej debacie pojawił się argument z artykułu 33 polskiej konstytucji, mówiący o równości płci. Wszelkie przepisy prawne faworyzujące jedną płeć są niezgodne z konstytucją, nawet jeżeli ich idea ku zasadzie jest dobra. Tak więc przepis prawny nakazujący równość kobiet i mężczyzn na liście wyborczej mógłby być podważony. Szanowni Państwo, w tej debacie pojawiło się kilka osi i na ich omówieniu skupię się przez resztę mojej mowy. W pierwszej kolejności pozycjonowanie na liście. To jest temat, który w tej debacie pojawiał się momentami chaotycznie, wracał, uciekał. Jednak to jedna tylko ze stron zachowała spójność w tym temacie, była to nasza strona. Jasno stwierdzając, że pozycjonowanie na liście powinno być regulowane przez partie, które muszą dorosnąć do obecności kobiet. W tym miejscu pragnę nawiązać do pytania naszych ekspertów o to, czy wyznawane poglądy powinny mieć wpływ na nasze zdanie. I w przeciwieństwie do naszych oponentów ja mówię nie. Nawet jeżeli osoby, z którymi się nie zgadzamy, skrajnie konserwatywne, skrajnie lewicowe, będą dzięki temu dochodziły do władzy, to jest ich prawo do bycia wybieranym. I nam przy tej dyskusji nie wypada, a użyję mocniejszego słowa, nie należy tego prawa odbierać. To się nie godzi. Szanowni Państwo, następnym tematem, jaki był w tej debacie poruszony, jest równość kompetencji między kobietami a mężczyznami. W tej kwestii temat krótki, bardzo oczywisty. Obie strony zgodziły się z tym, że to kompetencje powinny mieć kluczowy wpływ na to, kto do polityki idzie. Powinniśmy patrzeć przede wszystkim nie na to, jaką kto ma płeć, a jakim jest osobą. Co osobą reprezentuje, co osobą wnosi i kogo będzie reprezentował w polityce, w parlamencie. I to jest podstawa. Ale żeby to osiągnąć, nie możemy sztucznie wpychać ludzi na listy wyborcze. Ustanowienie sztucznego progu, jak to wykazaliśmy w naszej argumentacji, doprowadzi do różnych dziwnych sytuacji, tak jak chociażby właśnie nieutworzenie listy wyborczej z powodu czystego matematycznego braku. Czy w takim razie możemy pozwolić, że ściana stworzona z cyfry w przepisie prawnym sprawi, że ktoś nie będzie w ogóle w stanie zgłosić komitetu do wyborów? No nie, proszę Państwa. To problemu postawionego na początku tej debaty nie rozwiąże, bo na tym powinniśmy się byli skupić. Na problemie, jakim jest niedojrzałość społeczeństwa do tego, aby uznać kobiety w polityce. I kończąc, tezą tej debaty było, czy należy wprowadzić parytety. Parytety? Tak, ale nie w sztywnej formie przepisu, jak to proponowała strona propozycji. Parytety powinny wyjść oddolnie, od ludzi gotowych uznać, że kobiety i mężczyźni są równi w szansach politycznych. Dziękuję bardzo. Propozycji chce się odnieść ad vocem lub zadać pytanie. Bardzo proszę, ad vocem, minuta.
W trybie ad vocem, odnosząc się w zasadzie do całej drużyny opozycji, to znaczy drużyna opozycji przedstawia nam trochę, naszym zdaniem, zakłamany obraz rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy. Czyli drużyna opozycji mówi o tym, że społeczeństwo powinno mentalnie dorosnąć do tego, żeby istniały parytety i żeby wprowadzić je oddolnie, żeby zacząć teraz edukację w celu tego, żeby kobiet było więcej w polityce. Natomiast drużyna opozycji mówi o tym, jakby to już się nie działo, a raczej widzimy to, że wydarzenia nawet takie jak kampus i tak dalej, gdzie mamy zachowany parytet, to te rzeczy już teraz się dzieją. To znaczy już teraz, już tak naprawdę od dekad mamy edukację, która zmierza do tego, żeby było więcej kobiet w polityce i jak widzimy, jakoś za bardzo to się nie zmienia na plus. Czyli wydaje nam się, że teraz jest najwyższy czas na to, w momencie, w którym edukacja nie działa i działa lub działa zdecydowanie za wolno, na to, żeby zacząć działania, które są trochę bardziej radykalne i wydaje nam się, że też dużo bardziej sprawiedliwe społecznie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa dla obu drużyn. Teraz jest czas dla naszych ekspertów, którzy mają 3 minuty. Na przygotowanie, czy tam mówię? Nie powinniśmy głosować przed głosem ekspertów? Nie, bo eksperci wpłyną na naszą opinię. Mają wpłynąć na waszą opinię. Po to tutaj są. Na wynik debaty mają wpłynąć eksperci? Mają wam pomóc podjąć decyzję. Tak jest zawsze w debatach oksfordzkich, zawsze tak jest. Nie do końca. No przynajmniej w tych, których ja brałam udział. A można zadać pytanie? Dobrze, a każdy ekspert ma minutę, czy wszyscy jako minutę? Ale powiedzcie, wy przekonajcie mnie. Dlaczego nie? Wynik podawany jest przed opinią sędziów na temat debaty. Kto wygrał? Jest adwokat generalny. Eksperci to nie sędziowie. To nie są sędziowie. Oni nie decydują. Oni podsumowują tę debatę. Oni nie mówią, kto jest lepszy tutaj. Nie mówią, kto wygrał ich zdaniem. Oni nie mówią. Nie mówią drużyna opozycji czy drużyna opozycji. Nie, tego nie wolno ekspertom robić, tylko podsumować to, co się wydarzyło w minutę, a potem wy decydujecie. Żeby odeprzeć te zarzuty, to ja wypowiem się najbardziej z poziomu meta, czyli z poziomu Arystotelesa. Czyli mamy u Arystotelesa mamy etos, patos, logos. Etos, czyli uwierz mi z powodu tego, kim ja jestem. To jest to, co robi Trump, kto mówi, ja jestem biznesmenem, więc wiem. Albo to, co robią rodzice, ja jestem matką trójka dzieci, więc wiem. Etos nie wystąpił w ogóle w tej debacie, co uważam osobiście za plus, bo ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi mówi, że ja jestem kimś, więc słuchaj mnie. Patos. To jest odwołanie do emocji. Tego w tej debacie było minimalnie. Po stronie opozycji dosłownie w postaci jednego zdania o wartościach u drugiego mówcy. Tutaj było to zdecydowanie, nie wiem, czy to jest świadome zaprojektowanie, jeśli tak, to gratulacje, bo często tak się robi profesjonalnie, w postaci czwartego mówcy, który bardzo często apelował do naszych emocji, robił to często albo bezpośrednio, na przykład o małej dziewczynce, w ogóle jak wiecie pewnie z marketingu, odwołania do dzieci i zwierzątek, to jest coś, co po prostu nasze serduszka się rozpływają, to trzeba być bardzo świadomym tego, bo możemy być łatwo manipulowani, ale też robi to za pomocą języka, a konkretnie figury retorycznej, która się nazywa anafora. Bardzo dobrze ją znamy z języka religii. To jest nieustanne powtórzenie, które ma sprawiać, że wchodzimy w jakąś mantrę dla jego bolesnej męki, a w postaci, w retoryce XX wieku oczywiście bardzo dobrze znane przez Luthera Kinga I have a dream that. Tutaj to występowało, yes we can. Tutaj to występowało w formie, kiedy naprawdę będą kobiety mogły, kiedy naprawdę będą, tak? To są te główne argumenty patosu, natomiast w zdecydowanej większości w tej debacie przeważał logos, więc argumentacja racjonalna, za co chciałabym wszystkim tutaj bardzo serdecznie pogratulować. Nie wiem, czy mi się czas skończył, jeśli tak, to się tak. Chciałam podsumować logos, ale może lepiej to zrobią moi przedmówcy. Dzięki, ja mam dwie uwagi. Po pierwsze, wszystkim mówcom zwracam uwagę na precyzję języka i bardzo często w naszej debacie publicznej jest takie zamydlanie, są jakieś anglicyzmy, na przykład na koniec dnia, albo trochę kwintesencja, albo idealna utopia, znaczy pewne takie tautologie, które
gdzieś wiszą w powietrzu i my już godzimy się z ich istnieniem. Wszystkim rekomenduję bardzo precyzyjne używanie języka, zwłaszcza jak jesteście w takiej opozycyjnej sytuacji. Druga uwaga jest taka, że wydaje mi się, że mieliśmy debatę w bańce. To znaczy obie grupy uważają, że kobiety powinny mieć głos, że są ważne w społeczeństwie i tak dalej. Wydaje mi się, że grupa opozycyjna realna w Polsce to jest grupa, która tego nie uważa. To znaczy, która uważa, że kobiety powinny być przy garstce. W związku z tym mieliśmy komfort dyskusji właściwie o tym, jak dojść do tego samego celu. Bardzo się cieszę, że dyskutanci reprezentują taki pogląd, bo ja też go reprezentuję. Ale trzeba się mierzyć niejednokrotnie w życiu z okolicznościami, które wskazują na to, że druga strona uważa coś naprawdę diametralnie innego. Nie jak dojść w inny sposób do czegoś, tylko chce dojść do zupełnie czegoś innego. I to jest największy dylemat w naszej debacie publicznej. Dziękuję Wam bardzo. Gratulacje wszystkim, gratuluję argumentów. Bardzo też ciekawy argument, tylko wydaje mi się, że uczestniczka grupy opozycyjnej właściwie w jakimś sensie dała piłeczkę grupie propozycji o alkoholizmie facetów. Wydaje mi się, że to powinno być właściwie argumentem za ich brakiem na listach. Postaram się oczywiście w zasadzie neutralnej i bezstronnej podgratulować obu naszym grupom, i opozycji, i propozycji. I przede wszystkim przypomnieć, i dlatego tak też do tych poprawek międzynarodowych się odwoływałem, że zawsze najlepiej jest dyskutować niż wojować, a istota Organizacji Narodów Zjednoczonych na tym się opiera. Przypomnę, powstała po traumie II wojny światowej, a dlatego poprosiłem obie grupy o zwrócenie uwagi na powszechną deklarację praw człowieka, ponieważ wydaje mi się, że to najpiękniejszy tekst prawniczy, jaki w ogóle wydała z siebie cywilizacja człowieka, w szczególności jego preambuła. To moja prośba do wszystkich siedzących tutaj w publiczności, ale też do Was, żebyście sobie ją przypomnieli. Bo to nas w mojej ocenie pogodzi, bo dokładnie o to walczymy w kontekście humanizmu. Jeżeli po coś powstało Zgromadzenie Ogólne ONZ, przypomnę, 193 państwa świata, które są tam zgromadzone, plus dwa w statusie obserwatora, autonomia palestyńska i państwo Watykan, państwo kościelne, to po to, żebyśmy w ramach tej agory, jaką jest Zgromadzenie Ogólne, rozmawiali. To rozmawiali w duchu szacunku i dialogu, a nie toczyli wojny jako ludzkość. I dzisiaj mieliśmy świetny przykład tego, że da się w fajny, kulturalny, merytoryczny sposób rozmawiać, mając odmienne poglądy. Bardzo dziękuję. Przejdziemy do głosowania. Dziewczyny rozdały, za co bardzo dziękuję i za pomoc tutaj w czasie całej debaty. Karty do głosowania. Ja trochę mam takie poczucie, że ono będzie zamazane, bo tutaj Państwo przychodziliście, wychodziliście, nie. Ale spróbujmy poddać to pod ocenę. Głosujemy, jest albo O, albo P, to jest chyba oczywiste do wyjaśnienia, opozycja, propozycja. I zacznijmy od tego, chyba od propozycji po prostu. Tak, kto z Państwa uważa, że drużyna propozycji siedząca tutaj porodziła się pewnie odrobinę lepiej od drużyny opozycji? Dziewczyny, czy możecie proszę policzyć? Tak? No i teraz kto uważa, że drużyna opozycji poradziła sobie lepiej, albo będzie bardzo wyrównana, od razu Wam mówię, że to prawie remis będzie, już widać. Tam jeszcze zobacz, są głosy. Tam. A te dwa, co są za kogo? Za Ksawerego? Tak, bym musiał iść. Rozumiem. Na dwie ręce można? Ksawerę! Ksawerę tutaj był całą rzeczywiście debatę i chyba musiał pójść rejestrować. Także ja... Przegrałem. 16! To jest ten jeden głos! To jest ten jeden głos! Niemożliwe, że to się stało. Nie. Do sali kolumnowej! Nie, słuchajcie, tak zrobimy, że ta debata tak się zakończyła. Mi się bardzo podoba. Głosowanie było uczciwe.
Naprawdę Ksawery tu siedział przez całą to, ale to widziałam. Widziałam to sobie. Naprawdę zostawił pełno mocnictwa. Słuchajcie, to Dorocie zostawię chwilę podsumowania jako polityczce blisko będącej, też zajmującej się na listach wyborczych tego, co się wydarzyło. Od razu tylko wam powiem, że chcieliśmy wam przygotować uczestników drużyn taką paczkę wolnych sądów, gdzie będzie znajdowała się koszulka kapibary, praworządnościary oraz wlepy, które wam wyślemy, jak zostawicie nam adresy, ponieważ wszystkie kapibary wyszły w mgnieniu oka. Została nam tylko ta, nasza duża LMS, na członki naszego zespołu, jest nie do rozdania. Słuchajcie, to ja powiem trochę na koniec, jak to rzeczywiście, jak to działa w praktyce, te mechanizmy równościowe, które są lub nie są stosowane. Kiedy zostały wprowadzone kwoty wiele lat temu, to na początku rzeczywiście tak było, że każdy komitet w panice zaczął szukać kobiet, żeby je umieścić na listach, bo na tych listach i w polityce, i w gremiach, wszystkich radach, w parlamencie byli głównie mężczyźni i oni przez kolejne kadencje wchodzili znowu na listę i tych kobiet tam nie było, więc rzeczywiście na początku było tak, że ci panowie, którzy byli kolejną kadencję, musieli się trochę posunąć i politycy musieli sobie zadać ten trud, żeby te kompetentne kobiety wyszukać. Więc to, że to była pewnego rodzaju łapanka, nie oznacza, że tam się znalazły niekompetentne kobiety, tylko to oznacza to, że mężczyźni, którzy do tej pory zasiadali w tych gremiach, musieli sobie musieli wykonać ten wysiłek, żeby jednak poszukać tych kobiet, które mogliby na listach umieścić. I tak to trwało. Oczywiście to, co się pojawiało też tutaj w argumentacji, że nie wystarczy wypełnić te 35% na liście, ale że te kobiety muszą mieć też odpowiednie miejsca na tej liście, żeby one nie były w 40% na końcu czy w 50% na niebiorących miejscach, to jest też inny temat. W tym momencie mamy taką sytuację, ja się odniosę do Warszawy i do ostatnich wyborów i parlamentarnych, i samorządowych, że warszawianki i warszawiacy głosują na kobietę. I te mechanizmy, o których mówimy, parytet, za chwilę w Warszawie będą działały na korzyść mężczyzn, że grupą niedoreprezentowaną będą mężczyźni, bo to, że będzie 50%, my mówimy o tym, żeby wprowadzić 50% kobiet na listę, dlatego że w tej chwili jest ich mniej. Natomiast za chwilę może się ta sytuacja odwrócić i ten mechanizm równościowy będzie potrzebny mężczyznom. I tak już jest w Warszawie, że w Warszawie trudno jest znaleźć chętnego mężczyznę do kandydowania w wyborach, dlatego że czują się tą grupą, na którą wyborcy i wyborczynie mniej chętnie głosują. I już tak było w wyborach samorządowych, że trzeba było naprawdę dobrze myśleć o tym, żeby ci dobrzy, merytoryczni kandydaci, którzy są mężczyznami, nie znaleźli się poza tą strefą, w której ktoś będzie na nich głosował, bo rzeczywiście i teraz i wyszli oni z takim poczuciem niesprawiedliwości po tych wyborach, że bardzo często kobieta, która nie robiła żadnej kampanii w Warszawie, dostała się do Rady Warszawy. Mówię o Koalicji Obywatelskiej, bo oczywiście jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i o Koalicję i o Lewicę, bo jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, oni tych mechanizmów nie mają i tam tradycyjnie jest więcej mężczyzn. Natomiast w Radzie Warszawy, w Koalicji Obywatelskiej na 37 mandatów 27 objęły kobiety. Więc to, co chcę powiedzieć, to, że jeśli te kobiety znajdują się na liście na dobrej pozycji, to one potem znajdują się w tym gremium, które nas reprezentuje, ale ten mechanizm, o którym rozmawiamy, będzie już całkiem niedługo służył również mężczyznom, bo może się tak wydarzyć i do parlamentu było podobnie, że na 9 mandatów 6 zajęły kobiety, dzięki czemu ja stoję tutaj i mówię do was jako parlamentarzysta. Dziękuję bardzo. Bardzo wam dziękujemy. Kończy nam się czas. Mamy dosłownie 8 minut. Jeżeli ktoś chciałby coś od siebie powiedzieć, no bo na tym polega kampus, że jednak się spotykamy i ze sobą rozmawiamy, to jest to dosłownie minuta, jeżeli ktoś chciałby się podzielić jakąś swoją własną refleksją. A jak nie, to kończymy. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Ale nikomu nie chcę. Tak.